Szanowni Państwo, drodzy winomani, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Cóż za wspaniały dzień, dzień wina. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać z Państwem wirtualnie, online. Oczywiście sytuacja z jednej strony wymuszona epidemią koronawirusa, ograniczeniami w spotkaniach. Nie możemy zorganizować naszego tradycyjnego grudniowego wydarzenia, czyli kiermaszu win w inicjatywy, jak również zeszłorocznego Warsaw Wine Experience, ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, że możemy sięgnąć po tę nową formę, dlatego że umożliwia nam to też spotkanie z wieloma z Państwa, którzy nie mieszkają w Warszawie, nie bywają na winie w Warszawie i dzięki temu poszerzyć tę naszą rodzinę wina. Witam wszystkich w imieniu zespołu, inicjatywy i fermentu i pozdrawiam mój zespół, który w ostatnich dniach szalenie ciężko pracował, żeby przygotować dla Państwa ponad 2000 próbek wina i rozesłać je na całą Polskę. Ewa, Marta, Inka, Monika, Maciek i Tomasz. Ja się nazywam Wojtek Bońkowski i będę prowadził dla Państwa pierwszą z dzisiejszych degustacji, czyli najlepsze wina roku według fermentu. Proszę Państwa, za minutę wybije 10, będziemy mogli zaczynać. Ufam, że do wszystkich z Państwa dotarły zamówione próbki win na tę degustację. Wiem, że niektóre przesyłki są jeszcze w drodze. Przepraszam za to nerwowe oczekiwanie wszystkich, których to dotknęło i proszę jeszcze o cierpliwość. Wiem, że kurierzy w sobotę również rozwożą. Dzisiaj kilka zresztą paczek trafiło rano do paczkomatów. Sądzę, że z kolejnymi będzie tak samo. Proszę Państwa, przypominam również o naszej etykiecie spotkania webinaru w Zoomie. Mogą Państwo zadawać pytania zarówno za pomocą czatu. Otwiera się okienko czatu ikonką na dole, jeżeli Państwo używają desktopowej aplikacji. A w telefonie myślę, że wszyscy znajdą. Mamy również Q&A, pytania i odpowiedzi. Tam można zadawać takie pytania bardziej ogólne, może dotyczące wina, na które będziemy się starali odpowiadać przez cały czas trwania naszego wydarzenia. Ci z Państwa, którzy chcieliby tradycyjnie, czyli przez mikrofon zabrać głos, to uprzejmie proszę o podnoszenie ręki, dlatego że funkcja jest taka, że ja muszę dopuścić, ja czy inni prowadzący musimy dopuścić Państwa do głosu po to, żeby takie pytanie zadać czy uwagę wypowiedzieć. Czyli wtedy uprzejmie proszę o podnoszenie ręki, mnie się to pokaże na ekranie i będę mógł Państwa dopuścić. Proszę Państwa, mamy 10, ponieważ dzisiaj program jest napięty, mamy 10 degustacji przez cały dzień, jedna po drugiej. Będziemy się starali zaczynać wszystkie punktualnie, także już bez zbędnej zwłoki. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na degustację najlepszych win fermentu roku 2020. Tych win dobrych jest tyle, że postanowiliśmy podzielić tę degustację na dwie sesje. Zazwyczaj zresztą tradycyjnie co roku taką degustację Państwu proponujemy. Prezentujemy wtedy zazwyczaj około 12 win. Także podzieliłem tak roboczo te dwie degustacje na klasyki i odkrycia, czyli z jednej strony wina klasyczne należące do tych, można powiedzieć, że żelaznych pozycji winiarskiego repertuaru, najsłynniejsze apelacje win, no wszystkie tutaj akurat z Europy, tak się złożyło, takiego wyboru dokonałem, ale mamy i Barolo, i mamy Rioche, i białego Burgunda, natomiast druga degustacja to już będą rzeczywiście butelki trochę bardziej odważniejsze stylistycznie, nazwałem ją odkrycia, ale będą też to takie friki, takie myślę, że wina bardzo jeszcze nieznane w większości naszych słuchaczy, naszych degustatorów. Mam nadzieję, że tam ci, którzy z Państwa się zapisali o godzinie 17.30 znajdą również coś dla siebie. Proszę Państwa, mamy 8 win wśród tych klasyków, 4 wina białe, 4 czerwone i proponuję, żebyśmy zaczęli od Rieslinga. Proszę Państwa, rzeczywiście wina niemieckie odnoszą na polskim rynku od kilku lat niesamowite sukcesy. Powiem szczerze, że są to sukcesy nawet dla mnie, chociaż jestem fanem tych win niemieckich od wielu, wielu lat.
również Tomasz Prange-Barczyński, nasz redaktor naczelny Fermentu, doskonały ekspert od win niemieckich, a myślę, że nawet my dwaj się nie spodziewaliśmy, że Niemcy będą w Polsce tak niesamowicie rosnąć, jeżeli chodzi o popularność tych win. I widzimy, że nie dotyczy to już tylko tych win najtańszych, ale również bardzo ambitnych czasami win Rieslingów wytrawnych z tej najwyższej w tej chwili klasy powstającej w Niemczech, czyli Grosses Gewächs. Po tym znaczku GG mogą Państwo poznać właśnie te najlepsze, najbardziej wyselekcjonowane, najbardziej prestiżowe, oczywiście również i najdroższe wina niemieckie wytrawne, niekoniecznie tylko Rieslingi, dlatego że w zależności od regionu winiarskiego Niemiec dopuszczone są do tej kategorii również inne odmiany, na przykład Grauburgunder Pinot Gris, Weißburgunder Pinot Blanc, we Franconii również lokalna specjalność, czyli Silvaner, no i wina czerwone. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy zdegustowali sobie to wino numer jeden. Dla tych, którzy dochodzą, docierają do naszego kanału otwartego i nie zamawiali dzisiaj win, to tylko pokażę, że wysyłamy Państwu wina w takich w tej chwili szklanych fiolkach z bardzo szczelnym zamknięciem. To pozwala rzeczywiście temu winu zachować jakość, no w naszym odczuciu co najmniej przez dwa dni, w zasadzie nawet i trzy. Proszę Państwa, i mamy Rieslinga mozelskiego, wytrawnego od znanego bardzo producenta Grand Fasian, który się cieszy estymą i prestiżem wśród koneserów już od wielu lat, a teraz trafił do Polski właśnie w tym mijającym sezonie, można powiedzieć, taka nowość gorąca jeszcze spod prasy winiarskiej, pomimo tego, że mamy rocznik 2016, w przypadku tego wina to rzeczywiście debiut tego producenta na polskim rynku. Importerem jest firma Cellario z Krakowa. Proszę Państwa, i mamy Rieslinga klasy Grosses Gewächs. Mozelskie Rieslingi kojarzą nam się bardziej z winami może słodkimi tradycyjnie. Mamy te słodkie Spätlese i Auslese. Natomiast no, na fali takiej rewolucji wytrawności, która ma miejsce w Niemczech już od wielu w tej chwili lat, również i ten region, najzimniejszy w zasadzie region winiarski w Niemczech, przez to, że winogrona mają bardzo wysoką kwasowość, wina mają bardzo wysoką kwasowość, to również specjalnością Mozeli są w związku z tym wina słodkie, gdzie ta wysoka kwasowość jest równoważona przez cukier, ale nawet i Mozela w tej chwili wzięła się za produkowanie win wytrawnych na dużą skalę i muszę powiedzieć, że odnosi w tej konkurencji niesamowite sukcesy. Proszę Państwa, mamy pierwsze pytanie, dlaczego ten Riesling pachnie owocem litchi? No, czym pachnie, to myślę, że możemy w tej chwili się trochę powymieniać. Ja czuję może bardziej gruszkę, może czuję bardziej trochę ananasa. Ale rzeczywiście jest też taki słodszy, trochę bardziej syropowy owoc. Proszę Państwa, to są po prostu bardzo, bardzo dojrzałe winogrona. Zresztą ostatnie lata są wszędzie na świecie cieplejsze, ale takie regiony chłodne, uprawy winorośli, takie jak Niemcy, Mozela, odczuwają tę zmianę klimatu szczególnie. To jest truizm, ale dla tych z Państwa, którzy obserwują winiarstwo, rozmawiają z winiarzami, to mamy taką sytuację, że zimne regiony mają największe zmiany, jeżeli chodzi o ten klimat swój winiarski. Często zresztą to im wychodzi na korzyść, bo przecież to jest też sytuacja Polski, o czym będziemy dzisiaj mówili, Maciej Nowicki będzie mówił dzisiaj na osobnej sesji. Natomiast te regiony bardzo gorące, jak na przykład, nie wiem, Portugalia czy Australia, na razie tego globalnego ocieplenia tak bardzo nie odczuwają, ponieważ już wcześniej były bardzo gorące i suche. Oczywiście tam też rosną w tej chwili temperatury, są ekstremalne zjawiska pogodowe, ale wina na razie jeszcze na tym tak bardzo wydaje nam się nie tracą, mają trochę może wyższy alkohol. Proszę Państwa, czyli mamy bardzo dojrzałe owoce, z jednej strony egzotyczne, tutaj ktoś z Państwa czuł litchi, ja bym proponował właśnie tego ananasa, mamy taką też nutę kwiatową, z której Riesling słynie, która jest dla Rieslinga charakterystyczna i mamy, proszę Państwa, i to jest też ważne dla mnie w tym winie, taką pikantność, taką nutę, którą nazywamy nutą mineralną, takiej rozgrzanej skały, mogą to Państwo rozmaicie nazywać, ale będziemy mówili mniej więcej o tym samym. Niektórzy mówią taka woda w górskim strumieniu, gdzieś tam płynąca po kamieniach, inni, że takie skały rozgrzane w słońcu. Mozela jest tym regionem Niemiec, który ma oczywiście bardzo charakterystyczną geologię, składa się w większości z łupków, z gleby łupkowej, wulkanicznej, takiej pokruszonej.
W wielu bardzo miejscach, w wielu winnicach ta gleba jest bardzo uboga, nie ma w ogóle żadnej gleby na wierzchu, nie ma żadnego humusu. Winorośl wrasta bezpośrednio w tę skałę i to sprawia, pomimo tego, że są sceptycy, którzy uważają, że to niemożliwe, żeby winorośl przejmowała jakieś minerały z gleby, ale niewątpliwie czujemy, że te wina mają zapach mineralny, różnią się od win pochodzących z innych rodzajów gleby, na przykład wapienny, która też jest udana dla Rieslinga. Także proszę Państwa, dojrzałe owoce, kwiaty, mineralność z taką, powiedziałbym, że dużą intensywnością, z taką dużą głębią tego nosa, tego bukietu. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mamy wino czteroletnie, 2016 rok, a ono nie ma żadnych śladów ewolucji. Tutaj nic się nie utlenia, tutaj nic nie jest zmęczone, tutaj nie mamy żadnych nut tostowych, czy woskowych, czy miodowych, które się pojawiają w winach już lekko zestarzonych. Oczywiście Riesling jest tym białym winem, który ma największy chyba ze wszystkich białych win potencjał leżakowania, dojrzewania. No, pomimo tego widzimy, że to wino ma niesamowitą rezerwę, jest jeszcze bardzo, bardzo młode, bardzo skupione. Proszę Państwa, próbujemy tego wina i zdecydowanie jest winem wytrawnym. Proszę zobaczyć, jak wysoka jest kwasowość tego wina. To jest oczywiście charakterystyczne i dla Rieslinga, szczepu wysokokwasowego, i dla Moseli, chłodnego klimatu, zimnego klimatu. To razem w połączeniu daje wino, które ma bardzo taki kwasowy sznyt, kwasową energię, jest winem bardzo napiętym i ta kwasowość, jakbyśmy ją określili, czy jest bardziej cytrusowa, czy bardziej, proszę Państwa, może zielonego takiego jabłka. Ja czuję właściwie bardziej jabłko niż cytrynę, ale rzeczywiście ta kwasowość jest tutaj takim rdzeniem, takim kręgosłupem, który przenika całe to wino, wokół którego ten owoc, który mamy na podniebieniu, jest trochę, można powiedzieć, taki opleciony, ale rzeczywiście to, co jest najmocniejsze, to jest ten no, po prostu stalowy, kwasowy rdzeń. Bardzo charakterystyczny Riesling, bardzo klasyczny dla Moseli, oprócz tego, że jest bardzo wytrawny, ale tak jak mówiłem, to jest trend ostatnich lat i Mosela tutaj zdecydowanie idzie w tym kierunku, a to dlatego, że wszędzie na świecie w tej chwili te niemieckie Rieslingi stają się popularne w wersji wytrawnej. One były zawsze bardzo popularne, te wytrawne wina w samych Niemczech. W Niemczech się raczej nie pije w ogóle win słodkich. Te Rieslingi z cukrem to był raczej produkt eksportowy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No Polska oczywiście też gustuje w tych półsłodkich, półwytrawnych. Proszę Państwa, wino ma 13% alkoholu. No już też po tym wskazaniu widzimy, że to będzie wino całkowicie wytrawne, dlatego że trudno by było zrobić wino 13% i zawierające tyle cukru, co tradycyjne Spätlese czy Auslese, bo tutaj mamy tak naprawdę koncentrację na poziomie takiego właśnie, wydaje mi się, Auslese Trocken. Kiedyś były takie wina, w tej chwili ich się tak nie nazywa, nazywa się Grosses Gewächs. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to wino obudziło tych z Państwa, którzy są sowami i później dzisiaj wstali. Mam pytanie, czy ta kwasowość z wiekiem minie. Proszę Państwa, kwasowość nie mija. Kwasowość jest tym najbardziej stabilnym związkiem chemicznym poza wodą i alkoholem, który występuje w winie. Kiedy robimy kopaliska w Gruzji czy w Armenii sprzed 5-6 tysięcy lat, to na dnie naczyń odnajdujemy pestki winogron i kryształy kwasu winowego. Po tym dowiadujemy się, że wino było już wytwarzane na tych obszarach bardzo, bardzo dawno temu. Także ta kwasowość, szczególnie taka, jaką tutaj mamy w tym Rieslingu, kwas winowy niezwykle wysoki, ona nie mija. Raczej owoc będzie przemijał, będzie się powoli utleniał. Możemy oczywiście mieć inne odczucie kwasowości. Według niektórych ta kwasowość łagodnieje z wiekiem. Ja bym powiedział, że to trochę zależy od balansu wina. Jeżeli wino jest bardzo pełne, bardzo nasycone owocem, bardzo skoncentrowane, ma dużo ekstraktu, to rzeczywiście ta kwasowość może z wiekiem będzie się wydawała trochę łagodniejsza, ale powiem Państwu, że są takie wina, które są trochę niedojrzałe. Owoce były niedojrzałe, winogrona są trochę takie zielone i one z wiekiem są coraz bardziej kwaśne. Tam już nic nie zostaje, nie ma owocu, a robią się rzeczywiście coraz bardziej kwaśne. Proszę Państwa, mamy godzinę 15 na 8 win. Ja zazwyczaj mówię około 2 godzin na 8 winach, dlatego no, jeżeli Państwo pozwolą, będę przechodził dalej. I drugim winem na naszej liście dzisiaj jest Sancerre. Sancerre, wino z Doliny Loary, z zachodniej Francji, z, no nie powiem, że wybrzeża atlantyckiego, dlatego że co prawda część Doliny Loary styka się z Atlantykiem, ale akurat Sancerre, czyli tak zwana Górna Loara, to jest w zasadzie w środku Francji,
Więc daleko od morza generalnie, tak naprawdę bliżej trochę wręcz do Burgundii. Proszę Państwa, o, widzę, że Pani Dorota chce o coś zapytać. Bardzo proszę Pani Doroto. Włączyłem Pani mikrofon, proszę mówić. Proszę Państwa, Sancerre to jest nazwa apelacji, czyli nazwa miejsca. Mamy takie miasteczko winiarskie, które zresztą polecam Państwu, bardzo urokliwe. No i siedziba wielu znakomitych winiarzy, którzy produkują wino 100% szczepu Sauvignon Blanc. Czyli mieliśmy Rieslinga, teraz mamy Sauvignon Blanc w tym najbardziej klasycznym wydaniu, najbardziej historycznym, francuskim. Pani Doroto, proszę mówić. To znaczy, halo? Tak, słyszę Panią. Ja chciałam tylko powiedzieć, że przez pomyłkę dostałam nie ten zestaw win i chyba w tej sytuacji najlepiej będzie uaktywnić mi ten link do tego zestawu win drugiego. Pani Doroto, bardzo przepraszam, nie wiem jak to się wydarzyło, natomiast link jest dokładnie ten sam. Aha, to będzie ciągła sesja przez cały dzień i po prostu się będzie zmieniał prowadzący, więc nic Pani nie musi zmieniać. Okay. Jeżeli Pani się rozłączy, to proszę potem połączyć się na ten sam link. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz za pomyłkę, nie wiem co tam się mogło było wydarzyć. Może dostała Pani jakiś lepszy wręcz zestaw. Tak, tak, dostałam lepszy, bo dostałam odkrycia zamiast Niemiec. Proszę Państwa, więc tak, mamy szczep Sauvignon Blanc. Mamy apelację Sancerre, mamy winiarza Lucien Crochet, jednego z wyróżniających się winiarzy, to jest taka mała rodzinna firma. Jak się tam przyjeżdża, bo ze Szkołą Wina w Inicjatywie mieliśmy taki wyjazd w zeszłym roku do Paryża winiarski z takimi wypadami do Loary i do Szampanii, nawet odwiedziliśmy Crocheta, no to muszę powiedzieć, że nawet zabawnie to wygląda, to jest taka mała rodzinna posiadłość, gdzie mają takie jedno pomieszczenie biurowe, taką małą przetwórnię. Wygląda to wszystko dosyć skromnie, a to jest bardzo znany winiarz, no i taki też osiągający wielkie sukcesy, bo tutaj mamy wino, które jest sprzedawane po 250 zł. Importerem jest Vinia Fini, warszawski importer i sklepy Wine Corner. I to jest najlepsze wino, czyli najlepsza cuvée. Cuvée to jest taka partia wina tego winiarza, jeżeli chodzi o Sancerre, cuvée prestige. Proszę Państwa, wybrałem to wino, dlatego że to jest beczkowane Sauvignon Blanc. To jest w Dolinie Loary nie takie częste. Sancerre, czy ta druga najbardziej znana apelacja Sauvignon Blanc w tym obszarze Puy-Fumé, produkują w większości wina bez beczek, z taką czystą ekspresją po prostu szczepu i też regionu. Natomiast beczkowane Sauvignon Blanc to jest bardzo ciekawy temat, który w tej chwili na całym świecie jest, można powiedzieć, rozwijany. Zresztą mam takie beczkowane Sauvignon Blanc również dzisiaj w drugiej sesji, czyli w sesji odkrycia, tylko tam to będzie wino z RPA. Dlatego, że o Sauvignon Blanc, o tym szczepie, który myślę, że większość Państwa zna, w tej jego też charakterystyce, czyli tych wszystkich jego nutach kiwi, grejpfruta zielonego, ale też i mięty, pokrzywy, szparagów, to się często mówi, czyli takiej generalnie zieloności, często nie tak nawet niespecjalnie owocowości, często warzywności. To się mówi, że jest szczepem bardzo jednowymiarowym i takim, no według niektórych też nudnym. A jeżeli nie nudnym, to pojawiają się takie opinie, nie wiem, Marek Bieńczyk kiedyś, mój przyjaciel i też wielki ekspert od win francuskich, sformułował kiedyś taką opinię, że Sauvignon Blanc nie jest zdolne do wielkości. Wielkie wina białe to powstają z Rieslinga czy z Chardonnay, natomiast Sauvignon są co najwyżej bardzo dobre. I wydaje mi się, że beczkowanie takiego Sauvignon Blanc daje rzeczywiście mu większe możliwości i sprawia, że już o tej wielkości będziemy mogli częściej mówić, dlatego że oczywiście fermentowanie wina białego w beczce daje mu więcej intensywności, taką pełniejszą fakturę, kremowość i więcej złożoności. Proszę Państwa, zapach Sauvignon Blanc jest tutaj wyczuwalny, ale proszę zwrócić uwagę, że jest on bardzo stonowany. Po pierwsze nie jest taki bardzo intensywny, niektórzy mówią wręcz agresywny, co w różnych wydaniach, na przykład chociażby w Sauvignon z Nowej Zelandii. No a z drugiej strony jednak są te nuty właśnie warzywne, trochę takie zielone, bym powiedział, że tutaj są jakieś zioła typu właśnie mięta, taka pieprzowa, ale to jest wszystko bardzo lekko rozegrane, bardzo subtelnie, bardzo tak można powiedzieć kulturalnie. No i coś tam innego się też czai w tym Sauvignon Blanc, bo to jest tutaj najciekawsze w tym winie, że to jest Sauvignon Blanc, ale nie tylko. Mamy oczywiście takie przykłady Sauvignon, czy to z Doliny Loary, a te najbardziej charakterystyczne z Nowej Zelandii, gdzie ten charakter, ta osobowość Sauvignon Blanc jest taka bardzo dosadnie podana,
No i tam można powiedzieć, że to jest to winio, w którym nie ma nic więcej. A tutaj mamy rzeczywiście, proszę Państwa, również i nuty trochę takiej kawy z mlekiem, trochę masła. Tutaj Pan Janusz pisze, że masło, no właśnie to jest masło też od tej fermentacji w beczce. Mamy, nie wiem, taką słodszą nutę, którą bym powiedział, że wręcz jest taka kwiatowa, trochę bogatsza niż była w tym Rieslingu, jakieś takie lilie, nie wiem, czy Państwo się zgodzą. No i proszę Państwa, to wino jest też bardzo ciekawe na podniebieniu, dlatego że jest zielone, jest wysokokwasowe, mamy drugie wysokokwasowe dzisiaj wino w zestawie, no to ma taki funkcję budzika. Dla Państwa mamy rzeczywiście i tę limonkę, i zielone jabłko, cała typowość Sauvignon Blanc, ale potem też rzeczywiście więcej masła, ta faktura jest trochę gęstsza, proszę zobaczyć, że to nie jest takie wino soczyste, jak jest większość Sauvignon Blanc, nie takie chrupkie, jak takie zielone jabłko. Tutaj jest rzeczywiście ta druga taka podbudowa, takie drugie dno, lekko maślane i na końcu, w końcówce w posmaku mamy leciutki taki posmak tanin. Odrobinkę takiej suchości, leciutko wysuszające, to też pochodzi oczywiście od dębiny, od beczki i dodaje rzeczywiście ten akcent taki na koniec, taki akord można powiedzieć, o którym się często mówi, że w Sauvignon Blanc tego brak, kończy się tylko kwaśno. Tutaj jest wysoka kwasowość, ale też więcej różnych rzeczy. Proszę Państwa, myślę, że interesujące wino również dla tych, którzy degustują Sauvignon Blanc, lubią ten szczep, ale niekoniecznie w tych jego beczkowych wersjach tak go dobrze znają. No to mamy niewątpliwie w tej chwili na świecie trend ku tego typu winom i nawet na przykład w Nowej Zelandii, która przecież sławę i pieniądze zdobyła dzięki temu, że jej styl jest taki bardzo rozpoznawalny, że te wina wszystkie są po prostu jednolite, konsekwentne w tym swoim super owocowym, takim egzotycznym stylu, no to nawet tamte ambitniejsze w tej chwili Sauvignon Blanc zaczyna się beczkować, no już zaczęto wcześniej, ale pojawia się tych beczkowych bardzo dużo i rzeczywiście potrafią być winami bardzo, bardzo ciekawymi. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy przeszli do wina numer 3. I mamy białą Riochę. Biała Riocha, proszę Państwa, oczywiście Riocha jest bardziej znana szczególnie u nas w Polsce jako wino czerwone, no jedno z ulubionych win, można powiedzieć, naszej szerokiej publiczności. Riocha Crianza, wyraźnie takie beczkowane wino, bardzo bogate w smaku i też rozpoznawalne. Biała, może mniej znana, myślę, że bardzo ciekawy styl wina, którym można się zainteresować. I proszę Państwa, białe Riochy dzielimy generalnie na trzy grupy win, na trzy style, na trzy takie rodziny. Jedna to są proste wina bez, w ogóle bez dębu, bez beczki. Takie niedrogie, niektóre mogą być całkiem fajne, a generalnie są takimi winami użytkowymi na co dzień, dosyć prostymi. Są wyjątki oczywiście, ale bez beczki tam się raczej żadnej wielkości nie osiągnie. Drugi styl to są wina bardzo długo leżakowane w używanych beczkach dębowych, takie trochę utlenione. To jest tak zwana biała Riocha w starym stylu. Ona już w tej chwili w zasadzie dzisiaj jest takim wymierającym gatunkiem, ale jeszcze kilku producentów. Najbardziej znanym jest López de Heredia, Viña Tondonia, jedno z kultowych białych win Hiszpanii, nie tylko. Jeszcze trzyma się tego stylu. Natomiast trzeci styl, no chyba teraz najciekawszy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, to są wina fermentowane w nowych beczkach, czyli robione na taką modłę burgundzką, można powiedzieć, w stylu burgundzkim. Proszę Państwa, odmianami używanymi w białej Rioche są zawsze przewagą, jest szczep zwany Viura, czyli Macabeo. Ja może będę w ogóle to pisał na czacie, dlatego że może nie wszyscy te nazwy znają. Także mamy wino numer 3 i szczep w większości Viura, może być domieszka Malvasia, raczej rzadko spotykana, i Garnacza Blanca, ale przede wszystkim Viura zwana gdzie indziej Macabeo w Hiszpanii. Proszę Państwa, to jest szczep, w którym trudno się jakoś bardzo zakochać, dlatego że on nie ma specjalnie zapachu, ma taki bardzo prosty, neutralny zapach, takiego jabłka i tyle. No i generalnie też nie ma jakiegoś takiego swojego mocnego charakteru, więc w tych wersjach bez beczki jest takim po prostu zwykłym białym winem.
Natomiast beczkowany, a zwłaszcza wtedy, kiedy pochodzi od dobrego winiarza, takiego jak tutaj legendarny Remy Jury, winiarnia historyczna, jedna z takich pierwszych kultowych winiarni w Riosze, i której enologiem jest słynny Telmo Rodriguez, no to w takim wydaniu, z takiej niskiej też wydajności, bardzo skoncentrowana, ta wióra nagle pokazuje w sobie rzeczywiście moc i ekstrakt, i dużo charakteru. Nic nie widać na czacie. A powinno być widać. A, bo ja piszę nie do wszystkich. Dziękuję pani Magdo, że pani zwróciła uwagę. To ja przekopiuję, bo pisałem tylko do panelistów, a państwo są uczestnikami. Proszę państwa, tu jest pytanie, czy to jest faktycznie rezerwa. To słusznie, słuszna uwaga. Proszę państwa, nie ma tutaj w tym winie kategorii rezerwa napisanej na etykiecie, natomiast rzeczywiście to jest wino beczkowane i zdecydowanie też pod względem wieku, bo mamy rocznik 2017, zasługuje na tę kategorię rezerwa i często zresztą mówimy blanco rezerwa w Hiszpanii, kiedy chcemy odróżnić od takiego zwykłego białego wina, które nie dojrzewało w beczce. Proszę państwa, mamy klimat, jaki to jest klimat właściwie Rioja? W Hiszpanii to mówią, że chłodny. No bo jest wiele cieplejszych miejsc. Jak się patrzy na mapę, no to się wydaje, że to jest bardzo na południu Europy, to będzie gorąco. W niektórych rocznikach gorąco rzeczywiście jest. Natomiast proszę państwa, tak naprawdę możemy mówić, mamy klimat umiarkowany, mamy klimat, który nie jest ani zbyt gorący, ani no nie jest tak naprawdę chłodnym żadną miarą klimatem. I mamy region, który podlega dwóm takim wpływom klimatycznym. Pierwszy to jest wpływ Atlantyku, dlatego że w odróżnieniu na przykład od Ribery del Duero, Rioja nie jest izolowana od tych wpływów morskich żadnymi górami. Z Riochy można przejechać do Kraju Basków, na wybrzeże Atlantyku w ciągu tam godziny, półtorej, no i generalnie po dosyć takich płaskich, niskich terenach. Więc to jest ten najważniejszy wpływ, ale też w cieplejszych rocznikach, w cieplejszych sezonach mamy wpływ klimatu kontynentalnego, czyli gorący, suchy klimat z wnętrza Hiszpanii, więc tak naprawdę mamy generalnie region, w którym winogrona dobrze dojrzewają, nie ma żadnego problemu z dojrzewaniem gron. Tutaj mamy wino białe, które ma 14,5% alkoholu, sporo, prawda? I generalnie jest utrzymane w takim mocno zbudowanym, intensywnym, dojrzałym, pełnym stylu. Proszę państwa, zapach dosyć stonowany, tak jak mówiłem, wióra raczej nie jest aromatyczną odmianą, także żadnych kwiatów, żadnych jakichś tam owoców egzotycznych, jabłko, gruszka, owoce z sadu i tyle. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest nawet specjalnie dębowy ten zapach. Może troszkę takich tostów, może trochę takiego, kto tutaj, ktoś z państwa już mówił, masło takie rozsmarowane na grzance, tutaj trochę tak jest, ale najważniejsze, w tym winie dzieje się w ustach, dzieje się na podniebieniu i mamy bardzo intensywną taką masę, materię wina. Jest to wino krągłe, jest to wino pełne i bardzo, bardzo beczkowe, zdominowane zdecydowanie przez dąb. Bardzo jeszcze młode, pomimo tego, proszę państwa, że mamy rocznik 2017, więc w takim winie białym powiedziałoby się 3 lata, to już jest całkiem sporo, ale tutaj mamy zdecydowanie wino zrobione do długiego starzenia, zaprojektowane po to, żeby rzeczywiście długo leżakowało w państwa piwnicach, lodówkach na wino, gdzie tam jeszcze państwo trzymają, pod schodami niektórzy trzymają. W bieliźniarce to chyba już nie. A chociaż sypialnia, proszę państwa, jak się tam uda trochę miejsca wyasygnować, to jest akurat niezłe miejsce, jeżeli państwo nie mają profesjonalnych takich sprzętów, albo miejsc do przechowywania, dlatego że jest tam najchłodniej. Proszę państwa, czyli tak, bardzo beczkowy styl, ale od Burgundii, zaraz zresztą w próbce numer 4, w kieliszku numer 4 mamy też Burgunda, więc możemy sobie w razie czego porównać, kto z państwa ma 2 kieliszki, może od razu to zrobić. To, proszę państwa, zdecydowanie mniej kwasowe wino, bardziej krągłe, bardziej słodkie, bardziej pełne, bardziej dojrzałe, więcej alkoholu. Proszę państwa, wino do mocnych potraw. Myślę, że taką potrawą typowo hiszpańską, spotykaną w wielu regionach, ale też zwłaszcza w Riosze, jest takie mleczne prosie,
pieczone i podawane tam z różnymi dodatkami. Bardzo delikatne mięso, niezwykle soczyste, w zasadzie białe, tak? Taka młodziutka wieprzowina. Mogły być też jakieś, nie wiem, kotlety cielęce, a z takich może bardziej wegańskich klimatów ja bym tutaj zaproponował Państwu rzeczywiście coś mocnego. Pieczone warzywa o takim mocnym smaku. Teraz mamy te różne nasze bulwy, warzywa korzeniowe, takie, które pieczemy. Wymagają rzeczywiście mocniejszej potrawy z uwagi na ten swój intensywny, często ziemisty smak. I proszę Państwa, to wino będzie doskonale do tego pasowało, albo do serów, jakiegoś takiego manczego, ale proszę wybrać już taki bardziej może starzony. Proszę Państwa, potencjał tego dojrzewania tego wina jest z całą pewnością duży, 10 lat plus. No i oczywiście lepiej, żeby tak było, ponieważ jest to kosztowne wino, 250 zł, około 250 zł, importerem jest El Catador. El Catador, bardzo ciekawa selekcja win hiszpańskich. Jak Hiszpanie przyjeżdżają do Polski, odwiedzają El Catadora, to mówią, w Hiszpanii nie ma takiego sklepu i myślę, że z takim wyborem, z takim ciekawym wyborem i myślę, że to jest całkiem trafne. Niesamowity wybór. Trzy sklepy w Warszawie, po Wiśle, Saska Krępa i w tej chwili nowy sklep od niedawna działający na Koszykowej przy Placu Konstytucji. Proszę Państwa, jeszcze zaletą też El Catadora jest to, że tam cały czas się wszystko zmienia. No to jest zaleta i wada. Jak się Państwo zakochają w jakimś winie, to proszę szybko wrócić i kupić drugą butelkę, bo zaraz może nie być, bo jest duża tak zwana rotacja, ale pojawia się mnóstwo nowych etykiet, nowych propozycji i Remy Jury to jest właśnie nowy import El Catadora. Bardzo, bardzo ciekawe wina, ta degustacja czterech chyba win czerwonych i jednego białego, którą odbyliśmy latem tego roku, to moim zdaniem, ale też Tomka Prangy, który ze mną degustował, jedno z wielkich wydarzeń tego roku, niezwykle wysokie oceny w fermencie. Proszę Państwa, czwarte wino to jest wino z Francji, to jest biały Burgund. Proszę Państwa, kiedy mamy klasyki, no to oczywiście musiało się coś pojawić z Francji, z Burgundii, regionu najbardziej znanego, najbardziej prestiżowego dla win białych. Miałem szczęście pić w tym roku, degustować wiele tych białych Burgundów. Najlepszym importerem, najbardziej wyspecjalizowanym w tego winach z tego stylu jest Wino Blisko z Warszawy, prowadzący również restaurację. No niestety teraz zamkniętą, jak wszystkie, chociaż robi świetne wynosy, restauracje dyletanci. I proszę Państwa, rzeczywiście w tym katalogu Wino Blisko dyletantów, tych białych Burgundów jest bardzo wiele. Mamy taki, można powiedzieć, bogactwo wyboru. Piłem doskonałe Burgundy w tym roku producenta Pierre-Yves Collin-Moret, którego bardzo Państwu polecam. No jest już w tej chwili kultowy, bardzo rozchwytywane, niezwykle kosztowne wina. Piszę już Państwu to na czacie, żeby można było sobie to potem zapisać. Natomiast, no rzeczywiście wspaniałe, tam nie wszystko jest takie bardzo drogie, dlatego że w apelacji Saint-Aubin, w której ma swoją siedzibę Pierre-Yves Collin-Moret, PYCM dla znajomych, to wina się zaczynają tam od 200 zł, to jest w tej chwili za białego Burgunda, można powiedzieć, stosunkowo niski wymiar kary. Natomiast proszę Państwa, miałem szczęście dwa razy degustować wino, które dzisiaj postanowiłem Państwu zaprezentować, Meursault en la barre. Dwukrotnie w tym roku, raz na degustacji właśnie Wino Blisko i drugi raz w restauracji Arco w Gdyni, gdzie było podane do pairingu, doskonale dobrane do jednej z potraw. Pisałem o tym we wrześniowym fermencie i muszę powiedzieć Państwu, że to wino mnie kompletnie obezwładniło. I to dwa razy, bo raz to się można, proszę Państwa, pomylić. Niektórzy degustatorzy tam albo ulegną jakimś takim nadmiernemu krytycyzmowi, albo wpadną w przesadny czasami entuzjazm, bo są, nie wiem, okoliczności przyrody, albo importer miał dobrą gadkę. Natomiast za drugim razem, jeżeli jest znowu zachwyt, no to już wiadomo, że jest on pewnie już obiektywnym zachwytem. I proszę Państwa, rzeczywiście totalna klasyka. Zapach nie do pomylenia z niczym innym. Cytryny, masła i takiej świeżej boazerii, czyli koncentracja Chardonnay, niezwykle duża koncentracja owocu Chardonnay z taką dominantą rzeczywiście cytryn, bo nawet nie jabłka czują Państwo. No i mamy masło i takie tosty od beczki, wyraźnie beczkowane wina, oczywiście fermentacja w beczkach, 50% nowych w tym przypadku,
klasyczna metoda burgundzka. Antoine Jobard jest producentem 100% Chardonnay spalone. Tutaj pojawia się na czacie, proszę Państwa. No nie wiem, czy spalone. Beczki są oczywiście palone, beczki są wypalane. Różny może być stopień wypalania. W tej chwili się raczej trochę zmniejsza, a w ogóle do białych win generalnie się używa mniej palonych beczek. Proszę Państwa, zapach bardzo taki arystokratyczny, bardzo charakterystyczny, bardzo klasyczny, ale co tam zapach? Proszę spróbować. Proszę Państwa, niesamowita intensywność, taki można powiedzieć smakowy czołg. Wjeżdża w usta i nie chce wyjść, okupacja. Taka armia czerwona, chociaż to armia biała tutaj. Niezwykle intensywne. Proszę zobaczyć, że końcówka tego wina posmak. Ja mówię cały czas, a jeszcze cały czas czuję posmak tego wina. Proszę Państwa, dużo beczki, ale koalicja taka dosyć zgodna. Beczka i owoc. Czyli świetnie wszystko zrównoważone, a to wszystko razem spaja, proszę Państwa, tak jak, nie wiem, w dobrym państwie, nowoczesnym państwie, konstytucja. I tutaj konstytucją jest kwasowość. I to jaką konstytucją? Taką, która wszystko określa, wszystkim rządzi. Wszystko jest tutaj zdeterminowane przez tę kwasowość. Mamy, proszę Państwa, no taki, nie wiem czy niespodziewany, no taki dialog tych dwóch kwasiorów. Kwasior niemiecki z Mozeli, kwasior z Burgundii. Dwa wina zbudowane na kwasie. Tam w Rieslingu mówiłem o kręgosłupie takim kwasowym, o takim rdzeniu, o takim stalowym jakby takim profilu, wokół którego jest ten owoc. Gdzieś tam nanizujemy ten owoc, paćkamy sobie trochę tam farbą ten owoc. Tutaj w tym Burgundzie kwasowość jest chyba bardziej taką ramą, prawda? Jest bardziej takim rusztowaniem, taką konstrukcją, podwoziem takim. Więc bardzo soczyste, bardzo, bardzo intensywne, ale bardzo świeże. Niektóre z tych białych burgundów w tej chwili w tych nowych ciepłych rocznikach, a jest ich sporo, ciepło było w 18, ciepło było w 16, no to wszystko sprawia, że te winogrona bardzo dojrzewają. No i mamy trochę niższą kwasowość. Dlatego proszę wybierać, jeżeli Państwu odpowiada ten styl, takie roczniki jak 2014 czy 17. A to jest raczej niespodzianka, bo 2015 był ciepły, ale Antoine Jobard no, zebrał odpowiednio wcześniej winogrona i zrobił z nich super wyważone wino. Proszę Państwa, duża rzecz, no i cena też, 357 zł na wynos w restauracji. W Arco około 1000, w dyletantach myślę, że tam bliżej 600, ale niewątpliwie butelka odpowiednia na takie no, specjalne okazje. Proszę Państwa, przejdźmy do wina czerwonego, pierwszego, który mamy na liście. Jest to Barolo. Wino oczywiście z włoskie, z północy Włoch, północnego zachodu Włoch, z Piemontu. Proszę Państwa, ten rok pomimo koronawirusa był rokiem wielu degustacji. Ja degustuję rocznie wiele tysięcy win. Dla samego fermentu to jest około 1500-2000 win. Mamy 4 numery, degustujemy około 400 win do jednego numeru. Ale są oczywiście inne degustacje, na które jeździmy tutaj z moimi kolegami, przyjaciółmi z naszego pisma, naszego portalu Za Granicę. I pomimo koronawirusa udało nam się, zdążyliśmy na kilka takich wyjazdów się wybrać do Chorwacji, między innymi do Austrii. Ale takim wyjazdem najbardziej wyczekiwanym było Barolo, był Piemont, dlatego że odbywa się co roku w styczniu prezentacja nowego rocznika Barolo i Barbaresco, która się nazywa Nebbiolo Prima. I proszę Państwa, rocznikiem, na który się czekało od dawna, było Barolo 2016. No winiarze oczywiście, którzy to widzą wszystko wcześniej, dlatego że te winogrona zbierają i te wina fermentują, to już zapowiadali, że coś się będzie działo specjalnego, że to jest wiele teraz bardzo dobrych roczników Barolo, w zasadzie cała taka seria, ale że 16 przebije wszystko. No i proszę Państwa, winiarze często tak mówią, albo dlatego, że kochają swoje dzieło, swoje dziecko, albo dlatego, że muszą sprzedać wino. Teraz jak wchodzi na rynek 2016, to oczywiście się będzie mówiło, że to jest super rocznik, no bo
trudno, żeby mówić nie kupujcie, jest beznadziejnie. Więc ja do tego entuzjazmu podchodzę zawsze z takim odpowiednim dystansem, ale muszę Państwu powiedzieć, że nie zawiódł ten rocznik. Jest rzeczywiście niesamowity, fantastyczny. Od 15 lat degustuję te wina z Piemontu Barolo i nie wiem, czy był w tym czasie jakiś lepszy. Były świetne, 2001 był świetny, 99 był super. No, potem był 2010, bardzo okrzyczany, chociaż mnie się wydawało, że 2011 był też bardzo fajny. Ale nie aż tak jak 2016 i dlatego wybrałem dzisiaj dla Państwa wino z Piemontu, z tego rocznika. Zaczynają w tej chwili wchodzić do polskich sklepów we Włoszech, są dostępne mniej więcej od maja, od wiosny. No, oczywiście u nas jest jeszcze w wielu miejscach dostępny 2015 i 14 Barolo, ale jeżeli Państwo gdzieś zobaczą 16, to proszę, proszę brać. Proszę brać do picia, ale zwłaszcza do poczekania, do odłożenia i wspomną Państwo za 5-6 lat, czyli kiedy te wina będą miały mniej więcej lat 10, wspomną Państwo moje słowa. Proszę wtedy napisać SMS-a albo maila. Panie Wojtku, dziękuję za sugestie, będzie mi miło. Dlatego, że wina będą niesamowite, będą się świetnie starzały. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? Powąchajmy, spróbujmy tego wina. Mamy oczywiście typowe, charakterystyczne Barolo od jednego z najlepszych producentów, Vajra. To jest akurat jego podstawowe Barolo. Pozostałe już są wyprzedane. Przyjechały, ale od razu zniknęły. Ale myślę, że ten Albe jest też super ciekawy. Mieszane winogrona z różnych miejsc, różnych działek. Leżakowa nie tylko w dużym dębie. Proszę Państwa, mamy oczywiście typowość Nebbiolo, jaśniutka barwa, proszę sobie na białym tle zobaczyć, wygląda nawet jaśniej niż Pinot Noir, niż Burgund. Natomiast no bukiet, przede wszystkim bukiet, Barolo to bukiet. Proszę Państwa, nie, można się tak wąchiwać w to, nawet pomimo wczesnej pory, 10:40, mamy dojrzałe owoce, śliwki, maliny, wiśnie, czereśnie. Ileż tutaj tego owocu jest? Mamy, proszę Państwa, taką charakterystyczną nutę kwiatową dla Nebbiolo. Włosi mówią fiołki. Mnie się kojarzy często z takimi bardziej wręcz, nie wiem, tulipanami, czy może piwoniami. Taki bardzo lekki, wiosenny zapach kwiatowy. I pomimo, że to jest oczywiście wino powstające jesienią i dla wielu, kiedy jest w pełni dojrzałe, to Barolo jest winem klasycznym, winem jesieni, nie wiem, do grzybów, do trufli. To dla mnie w takim młodym Barolo, w młodym szczepie Nebbiolo jest oczywiście coś takiego niesamowicie wiosennego przez tę taką świeżość owoców i kwiatów i też są nuty korzenne, nuty pikantne, nuty przyprawowe. Ziele angielskie, nie wiem, jałowiec, goździki, proszę tam podpowiadać na czacie, co Państwo czują. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Czują Państwo to, co Państwo czują, a nie to, co ja czuję. Ale ja czuję właśnie takie trochę goździków. Proszę Państwa, intensywność, ale też to, co jest najwspanialsze w tych Barolo, tych dobrych Barolo w szczepie Nebbiolo, to jest po prostu taka jakaś szyk taki. Taka elegancja, taka one są lekkie te bukiety, pomimo że to są mocne wina, mają 14,5% alkoholu, są bardzo garbnikowe, bardzo taniczne, ale mają w sobie rzeczywiście taką aluzyjność, taką pewną ulotność wręcz takiego aż wina różowego, takiego rosé. Są takimi, proszę Państwa, słońmi, które potrafią z wielką gracją latać. No w ustach już się czuje tę przysadzistość tego wina, po takim wejściu w usta na podniebienie, po takim tak zwanym ataku soczystym, owocowym, bardzo prędko się włącza mocna tanina, ściągające, cierpkie, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, to jest tanina, budowa, silna budowa, bez nut dębowych. Normalnie, gdybyśmy mieli inne klasyczne wino europejskie robione w tym stylu, zaraz będziemy mieć, bo mamy Riochy, to byśmy mieli taką budowę garbników, tanin, ale też mnóstwo beczki. Zarówno w smaku i zapachu, czyli tej całej pikanterii, tej wanilii, tych tostów, tej kawy, a z drugiej strony też ten zagęszczającą funkcję beczki w ustach. Faktura win beczkowanych, czy białych, czy czerwonych jest zawsze gęstsza, słodsza, tłustsza. A tutaj mamy cały czas właśnie to, co podkreśla jeden z naszych uczestników, pan Janusz,
jest bardzo orzeźwiający, jest bardzo surowy, jest bardzo świeży. To jest najważniejsze tutaj w tym winie. Świeżość, a nie słodycz, tłustość, beczka. No bo tutaj nie ma małych beczek i nie ma nowych beczek, są tylko duże używane. Więc oczywiście nie poszukuje się w ogóle tego typu wkładu beczkowego tej dębiny, tej waniliny tej całej, tych wszystkich, jak to się mówi, uczenie fenoli, polifenoli pochodzących z drewna, z dębu. Tylko chcemy zachować świeżość, soczystość Barolo Nebbiolo, dlatego że ona jest najcenniejsza, bo ona jest najbardziej oryginalna. Proszę Państwa, wino. Dlaczego 2016 jest taki ważny? Rocznik słoneczny, ale nie taki gorący. Rocznik długi, a Nebbiolo jest taką odmianą, podobnie na przykład jak Riesling, która lubi sobie na tym krzaku powisieć. Zawsze będzie Nebbiolo wolało być zebrane, ścięte w październiku niż we wrześniu. Więc im dłużej trwa ten sezon, im te temperatury są niższe, im to nasłonecznienie jest takie bardziej subtelne, takie bardziej filtrowane, tym lepiej. To nie chodzi o to, że ma padać deszcz, ale żeby nie było takich afrykańskich upałów, jakie w Europie się ostatnio w lecie zdarzają i one też się zdarzają Barolo i sprawiają, że te winobranie coraz szybciej przebiega. Proszę Państwa, cena 219 zł. Także wybrałem takie Barolo przystępne cenowo, tak jak mówiłem, podstawowa etykieta tego producenta, ale cudem 2016 rocznika jest ten fenomenalny balans, jest ta naturalna równowaga, ta harmonia, ta głębia smaku, która sprawia, że te wina są bardzo fajne dzisiaj, ale bardzo wiele obiecują. Myślę, że będą doskonale żakowały, nawet te tańsze. No bo w mniej udanym roczniku, nie wiem, weźmy 2015, który był naprawdę gorący, wiele win jest takich trochę przejrzałych, trochę ciężkich, to tamte tańsze wina są niezłe, ale gdzieś tam do picia w krótszym czasie, bez takiej wielkiej struktury, bez ambicji do długiego leżakowania. Są oczywiście wybitne wina też Barolo w 2015 roczniku, ale za nie trzeba już zapłacić więcej, bo to już będą te selekcje, pojedyncze winnice. Vaia robi w tej chwili 4 takie wina, więc czy 5 wręcz, no ale one kosztują już powyżej 300 zł, 300, często 350. A tutaj za 219 wydaje mi się, że za Barolo to jest jeszcze umiarkowana cena dzisiaj. Nie oszukujmy się, to są już drogie wina, rozchwytywane, poszukiwane. I mam dla Państwa złą wiadomość. Tańsze nie będą, będą tylko droższe. Dlatego, że popyt rośnie, podaż nie, bo obszar upraw jest ograniczony, plonu się zwiększyć nie da, utrzymując jakość. A powiem Państwu jeszcze, że jest kolejna zła wiadomość. Mianowicie Chiny. Chiny, które piją coraz więcej wina i które się coraz bardziej winem interesują, a na razie jeszcze nie połknęły bakcyla win włoskich. Wina włoskie w Chinach są jeszcze stosunkowo mało popularne i mało znane. Jak oni się wezmą za Barolo, to ceny pójdą tam. Więc ja radzę 2016 kupować, dlatego że może tak dobrego rocznika nie być przez parę lat, a ceny w zasadzie, można powiedzieć, rosną cały czas. Proszę Państwa, ufam, że Państwu to wino podeszło, jak to się mówi po młodzieżowemu. Bardzo bliskie mojemu sercu, apelacja, którą najbardziej kocham, wśród win czerwonych najbardziej tam. Ale jeszcze mam dla Państwa 3 super inne wina. I zaczynamy od apelacji regionu winiarskiego, którego nie lubię generalnie. Popełniłem nawet kiedyś taki tekścik, że Rioja jest beznadziejna. Znajdą Państwo w archiwum inicjatywy. Proszę Państwa, importer Vaira Barolo. Mówiłem, ale napiszę importer Vaira Barolo, importer Vini Affini, Wine Corner. Proszę Państwa, przechowywanie wszystkich win, niezależnie czy białe, czy czerwone. Przede wszystkim, żeby ta temperatura była stała, czyli nie było skoków, dlatego że wtedy wino się rozpręża i spręża, korek może zacząć puszczać. I ta temperatura, no oczywiście nie powinna być za wysoka. Najlepsza to jest tak zwane 12 stopni, jeżeli to będzie 18, ale cały czas 18, to jest też ok. Im niższa, tym wino będzie wolniej leżakowało. No, kiedyś chcemy je wypić, żeby było dojrzałe, więc proszę nie przechowywać win w temperaturze 5 stopni. To... Proszę Państwa, wino numer 6, Rioja. No i tak, ja generalnie za Rioją nie przepadam. Mogę Państwu powiedzieć, że nie piję czerwonej Riojy w domu. Ciężko będzie mnie zmusić. No oczywiście, jak tam coś ciekawego jest,
No to ja zdegustuję, no bo nie odmówiłem jeszcze nigdy degustacji żadnego wina. I z zaciekawieniem oczywiście, co tam w sprawie piszczy. Natomiast mamy znowu Remy Jury. No i po prostu powiem tak, szok. Szok jakościowy, szok wrażeniowy. No i postanowiłem uwzględnić to wino w degustacji jako reprezentanta Hiszpanii, dlatego że wiem, że wielu z Państwa lubi Rioję, więc żeby po prostu pokazać najlepszą, jaka moim zdaniem w tej chwili jest. To wino Remy Jury Rioja, cena 139 zł. I proszę Państwa, to jest już rezerwa, bo ktoś z Państwa pytał przy białym. Tutaj już mamy to słówko, czyli przypominam, minimalne dojrzewanie łącznie w bodedze 3 lata, 30 miesięcy, przepraszam, z czego minimum 12 miesięcy w beczce i 18 w butelce. Chociaż rezerwy to najczęściej dłużej leżakują w beczce i tutaj mamy 20 miesięcy beczkowania. Oczywiście beczki małe, 225 litrów, dąb. No w tym przypadku, proszę Państwa, francuski. Nie używają beczek amerykańskich. Winiarni Remy Jury byli jednymi z pierwszych, którzy przeszli na dąb francuski. No i dlatego są uważani za takiego, można powiedzieć, reprezentanta stylu nowoczesnego w Rioche. Chociaż dzisiaj, po pierwsze, te style, nowoczesność, tradycja trochę się zmieniły. No a już nie są tak ekstremalne jak kiedyś. Często jest jakiś taki miks, coś po środku. A po drugie, wydaje się, że dzisiaj ważniejsze rzeczy są w Rioche inne. To znaczy przede wszystkim wina z pojedynczych winnic, terroir, identyfikacja najlepszych miejsc pod uprawę i taka większa też indywidualizacja win. To wino akurat reprezentuje trochę inne podejście. Tutaj mamy blend win z różnych miejsc. Mamy przede wszystkim dwie gminy, dwa miasteczka, La Bastida, leżąca w Rioja Alavesa po baskijskiej stronie tego regionu, i San Vicente de la Sonsierra, czyli już taki, można powiedzieć, centrum Riojy. Proszę Państwa, 85% Tempranillo. Może też napiszę, Remy Jury, 85% Tempranillo i reszta to jest oczywiście Garnacza i Graciano, charakterystyczny szczep dla środkowej Hiszpanii. Co to takiego jest ta Rioja? Proszę Państwa, wino leżakowane w dębie i tym dębem mocno pachnące, aczkolwiek skoro nie mamy dębu amerykańskiego, to nie mamy też tych najbardziej nachalnych nut beczkowych, czyli tego cynamonu, wanilii, tych waniliowych szejków, tego takiego makijażu bardzo krzykliwego. Mamy bardziej subtelne nuty dębowe. Trochę może palonej kawy, czy takich fusów z kawy, może trochę wanilii. No i mamy bardzo intensywny owoc i taki, proszę Państwa, charakterystyczny dla Tempranillo, pikantny taki dosyć. Trochę jest to lekko zwierzęce wino, lekko takie ziemiste. No i mamy dużo czerwonej porzeczki, wiśnie, śliwki. Nie są to czarne owoce leśne, nie ma tutaj żadnej tam jeżyny czy jagody leśnej. To bardziej będą w winach z Cabernet Sauvignon na przykład, a jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, to bardziej Mencia z północy albo Bobal z Walencji. A tutaj mamy, proszę Państwa, taką czystą klasykę, wino środka. Dlatego jest takie bardzo też kochane i takie też bardzo łatwe do zrozumienia. To znaczy pogodzi i wielbicieli super mocnych takich win po byku, tych wszystkich Malbeków, tam Shirazów, i tych, co wolą te wina subtelniejsze, o takim lżejszym trochę owocu, nie wiem, szeroko to nazwijmy, burgundomanów. Dlatego, że jesteśmy gdzieś w środku, wino centrowe, ale ten owoc jest super, ta czarna porzeczka trochę też, czerwona i czarna. W zapachu można by to pomylić z Bordeaux, zresztą wina z Riojy w XIX wieku stworzono, można powiedzieć, nowy styl win z Riojy na podobieństwo Bordeaux, które wtedy musiało ograniczyć, przerwać produkcję z powodu zarazy mszczycy, filoksery. No, trochę inny niż Bordeaux jest ta beczkowość, jest to trochę bardziej takie rzeczywiście dębowe wino. Proszę Państwa, i budowa tego wina w ustach mocne, dużo tanin. Te taniny są też trochę inne niż były w Barolo. Barolo były takie soczyste taniny, troszeczkę takie suchawe, a były takie
pylne, takie kredowe, takie drobniutkie. A tutaj mamy taką grubszą taninę. To jest już taki dzik, proszę Państwa. Taka może taka dzika świnia, co tam biega w Hiszpanii po lesie, je żołędzie i potem robimy z niej super szynki. Znaczy nie my, oni robią. Najlepsze szynki na świecie. To trochę z takim, z czymś takim bym porównał ten Rioja. Świetnie wyważone wino, świetnie gdzieś tam skomponowane. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wino, które ma 8 lat. 2012, bieżący w tej chwili rocznik dla rezerwy to jest tak naprawdę 16, ale tutaj Remy Jury czeka dłużej po to, żeby to wino było trochę bardziej dojrzałe, trafiało, proszę Państwa, do Państwa kieliszków. Chociaż myślę, powiem szczerze, że to wino jest jeszcze ciągle młode bardzo. Myślę, że jeszcze ciągle bym mu dał te 3-4 lata, dlatego że bardzo fajna w Rioszy jest ta taka jesień życia, kiedy są już te wina stopione, są wina balsamiczne, są bardzo łagodne. Myślę, że wtedy mają taki swój bardzo ciekawy też efekt smakowy. Tak, żebym, proszę Państwa, jeszcze chwilkę zaczekał. Na pewno są wśród Państwa, bo już mamy w tej chwili dużo słuchaczy, miłośnicy Riochy, to powiem Państwu, że lepszej rezerwy ze świecą szukać, a zwłaszcza w tej cenie El Catador, to jest akurat niedrogi dosyć importer z bardzo konkurencyjnymi cenami, one są niewiele wyższe niż w Hiszpanii. Więc myślę, że lepszego interesu, jeżeli Państwo szukają Riochy, to Państwo nie zrobią. Jeżeli oczywiście szukamy takich win, no, z górnej półki ambitnych. Proszę Państwa, to przenieśmy się do Portugalii. Bardzo lubię wina portugalskie i bardzo lubię też je uwzględniać w różnych degustacjach, nawet w tych degustacjach klasyków, bo uważam, że wina portugalskie to są już jednak w tej chwili klasyki Europy, to nie są żadne tam jakieś lolitki, to nie są żadne jakieś debiuty, tylko od wielu lat wysoki poziom jakości, to zarówno do Dolina Douro, w swoich słodkich winach Porto, wytrawnych, ale też południe. I tutaj mamy wino z południa, Alentejo, region obejmujący tę dolną, można powiedzieć, jedną trzecią, dolną ćwiartkę, tak to nazwijmy, Portugalii, rozciągający się, można powiedzieć, od Lizbony w dół, no nie do samego wybrzeża, dlatego że potem jeszcze mamy Algarve, to południowe wybrzeże Portugalii, ale jak najbardziej to zachodnie atlantyckie. Proszę Państwa, wino bardzo ciekawe, bardzo takie te, autorskie, wino autorskie. Gloria Reynolds, stara, szacowna firma, imigranci z Anglii, którzy przybyli do Portugalii w wieku XIX. Jak Państwo wiedzą, Portugalia i Anglia się bardzo kochają. Od XII wieku są swoimi aliantami nawzajem, nigdy się nie zawiedli. Wymieniają się też tymi swoimi tam koronowanymi głowami. To znaczy zwłaszcza z Anglii do Portugalii, bo jeszcze Anglia portugalskiego króla nie miała, ale może kiedyś będzie miała. No mają teraz, jak Państwo wiedzą, królów niemieckich tak naprawdę, wcześniej mieli holenderskich, także może kiedyś zaimportują sobie z Portugalii. No i proszę Państwa, Gloria Reynolds to jest no taki klasyk Alentejo, najlepsze wino, najbardziej prestiżowe wino tego producenta. I mamy, proszę Państwa, szczepy. I to jest tutaj istotne, dlatego że te odmiany myślę, że są Państwo trochę mniej znane, już nie są takie klasyczne jak we Włoszech czy we Francji. To znaczy mamy szczepy Alicante Boucher i Trincadeira. To są dwie odmiany charakterystyczne dla Alentejo, chociaż Trincadeira pochodzi w ogóle z południa Portugalii, a Alicante Boucher jest krzyżówką opracowaną we Francji w XIX wieku, ale dzisiaj najbardziej rozpowszechnioną właśnie w Alentejo na południu Portugalii. Proszę Państwa, mamy wino, które pochodzi z najgorętszego winiarskiego miejsca w Europie. Nigdzie już cieplej nie ma niż w Alentejo. To jest taka sawanna. Tam, proszę Państwa, jedyne uprawy, które można rozwinąć na większą skalę, to są winorośl, bo potrzebuje bardzo mało wody, drzewa oliwne, bo w ogóle nie potrzebuje wody i dąb korkowy, który też jest taki tolerancyjny, jeżeli chodzi o... bo jest bardzo sucho, niskie opady, gorąco, rzeczywiście taka już prawie, że Afryka. Piękne krajobrazy, a takie trochę puste, mało tam jest osad. Są takie wielkie latyfundia, kilkuset hektarowe, niektóre to nawet więcej. Tam chyba rekordzista to ma 1 000 000 hektarów. Ciekawe, jakie tam dopłaty, ile tam z Brukseli dostaje przelewu co miesiąc, proszę Państwa. Taki latyfundysta.
I mamy Alicante Bouche, który w tym piecu, na tej sawannie afrykańskiej w Europie niesamowicie sobie dobrze radzi, dlatego że to jest odmiana, dlatego też dzisiaj się taką na nią uwagę zwraca, to jest odmiana, która potrzebuje bardzo mało wody, która doskonale się czuje w gorącym klimacie, która nie daje też win takich przesadzonych pod względem alkoholu i tej całej dojrzałości owocu, takich dżemowych, jak na przykład, nie wiem, Cabernet Sauvignon, bo też w Alentejo jest Cabernet Sauvignon, albo Shiraz. Tylko że te Shirazy z Alentejo to są takie po prostu bomby owocowo-alkoholowe, takie nalewki, no i takie trudne w piciu. Nie wszystkie, niektóre są dobre, ale część z nich taka dosyć męcząca. A tutaj, proszę Państwa, mamy 13,5% alkoholu. W Alentejo, w gorącym Alentejo to jest coś niesamowitego, ale to jest przez to właśnie bardzo późne dojrzewanie szczepu Alicante Bouche. Proszę Państwa, no mimo wszystko to pachnie jednak gorącym południa. Mocny owoc, sporo dżemu, z takich powideł, gęsty, słodki zapach z taką nutką leciutko octową, taką zalotną, nazywamy to lotną kwasowością, a ja bym to nazwał zalotną kwasowością, leciutki taki octu balsamicznego, acetu balsamico, może taka nutka, charakterystyczna dla tego akurat winiarza, jeszcze dla paru innych walenterzy, dlatego że tam jest niemało winiarzy, którzy stosują takie stare techniki produkcji, między innymi fermentację w otwartych takich kadziach drewnianych, często bez kontroli temperatury, co sprawia, że te wina rzeczywiście mają taki cieplejszy charakter, taki zapach rzeczywiście trochę charakterystyczny, typowy może troszkę dla aceto balsamico. Proszę Państwa, bardzo dużo owocu, ale proszę Państwa, niesamowicie pieprzne, niesamowicie ziemiste. Faktura tego wina na podniebieniu to jest właściwie taka wręcz kaszka, tak? To nawet nie jest soczyste, tylko po prostu przebijamy się przez taką niesamowicie gęstą, ziarnistą taką wręcz materię. Bardzo, bardzo takie typowe wino dla południa Portugalii i dla Alicante Bouche. To jest naprawdę dziki szczep. Czarny, on daje w ogóle czarny sok, z tego względu wręcz jest też uprawiany, dodawany taki do różnych blendów, do różnych mieszanek. No proszę sobie pomyśleć, żebyśmy mieli taki szczep, niekoniecznie jakiś super mocny, takiego średniaka, na przykład Tempranillo, nazywa się w Aragonés, w Alentejo. No i robimy blend, gdzie chcemy dać naprawdę kopa temu Tempranillo, żeby on był mocniejszy, żeby on był gęstszy, żeby on był właśnie bardziej trochę ziemisty, bardziej ciemne owoce, czarne owoce i też miał większy potencjał dożywania, więcej tani. To wystarczy 15% tego Alicante Bouche i mamy taki rzeczywiście super tuning. Mamy taki po prostu booster. No a tutaj mamy, proszę Państwa, 85% Alicante Bouche i 15% Trincadéry, czyli mamy full wypas. Jeden tutaj z naszych słuchaczy, pan Janusz, pozdrawiam pana Janusza, bo to chyba nasz stały bywalec. Dziękuję bardzo panie Januszu, że pan wszystko z nami degustuje. Bardzo mi miło, że jest pan znowu dzisiaj z nami. Powiedział naturalne wino. Trochę takiego jest jakby winiarstwo naturalnego. Ja dzisiaj będę więcej o tych winach naturalnych mówił w drugiej sesji, czyli odkrycia 17.30, bo będziemy mieli kilka win naturalnych, tam jest degustacji, więc powiem więcej, co to znaczy. Generalnie wina nieinterwencyjne, bez żadnych tam dodatków enologicznych, ale często też bez siarki. Tutaj akurat siarka jest, ale rzeczywiście jest taki niuch trochę tej rustykalnej, tej lotnej kwasowości. Można to lubić, można nie lubić, ale w tym stylu wino jest wybitne, bo proszę Państwa, chodzi o to, żeby pamiętać, że nie wszystkie style lubimy. Wczoraj rozmawiałem z naszą magazynową, fermentową koleżanką, Inką Wrońską, naszą zastępcą redaktora naczelnego i Inka powiedziała, że nie lubi win pomarańczowych, czy to tak można powiedzieć? No ja odpowiedziałem, że można. Ja na przykład nie lubię Bordeaux. No, mogę to mówić. Ale trzeba też doceniać, kiedy jest doskonałe Bordeaux, w odróżnieniu od przeciętnego. Proszę Państwa, niektórzy już dziękują za spotkanie, ale proszę jeszcze nie dziękować, bo jeszcze mamy ósme wino i to jest wino, na którym mi najbardziej dzisiaj zależy. Najbardziej je kocham i chciałbym tą miłością się z Państwem podzielić. Chciałbym, żeby Państwo też je pokochali. Chateau Musard.
No, miało być Bordeaux pierwotnie w tym zestawie, ale tak jak powiedziałem, nie przepadam za Bordeaux. Coś tam mogłem wybrać super dobrego właśnie z jakiegoś super rocznika nowego, który wchodzi na rynek 2016, ale potem, proszę Państwa, pomyślałem sobie, a nie, dam wino, które jest klasykiem, bo to jest klasyk współczesności, jak to się mówi w muzyce. Penderecki to był taki klasyk nowoczesności. Ale z drugiej strony wino niesamowicie indywidualne, takie wino można powiedzieć z najpiękniejszą historią na świecie, wino pochodzące z Libanu, produkowane od lat 50. przez rodzinę Oshar. No, taką osobą, która największy chyba wpływ wywarła na Muzara, to był Serge Oshar. Niestety nie ma go z nami od 6 już lat. Bardzo za nim tęsknię, był najlepszym rozmówcą w świecie wina. Z nikim się tak nie gawędziło. Wywiad z Muzarem to jest moje najwspanialsze wspomnienie z pracy dziennikarskiej w winie. No taki gawędziarz, ale proszę Państwa, ileż on miał trafnych, wspaniałych uwag. No i wino powstaje w Libanie, no ma niesamowitą historię, bo kiedy była wojna w Libanie, to często spadały bomby, nawet do winnicy. Żadnego rocznika nie pominęli, zrobili wszystkie, nawet te, gdzie było naprawdę niebezpiecznie pracować, tym bardziej, że oczywiście to jest strefa przygraniczna czy na granicy izraelskiej. Nie będę wchodził już w tej chwili w te szczegóły. Proszę Państwa, mamy wino bardzo dziwne też. Bardzo autorskie, bardzo indywidualne, jedyne w swoim rodzaju. Importerem jest Winkolekcja z Warszawy. Można kupić wino na ulicy Olkuskiej w takim tak zwanym showroomie, to się teraz nazywa. Mają kilka roczników. Proszę Państwa, Muzar, im starszy, tym lepszy. Najlepszym, jednym z najlepszych win w życiu, które próbowałem, był Chateau Muzar 1956, a drugim najlepszym Chateau Muzar 1970. Jeszcze mam gęsią skórkę, jak myślę o tych winach. Próbowałem je rzeczywiście Sergem Oszarem. Także warto kupować i odkładać. Jeszcze raz etykieta. Ta etykieta jest prosta, ale piękna. Czerwona gwiazdka, wino czerwone, robią też różowe i białe. Na białym winie jest niebieska gwiazdka. Chateau Muzar. Proszę Państwa, Cabernet Sauvignon, czyli szczep z Bordeaux, Carignan, czyli szczep no, z Hiszpanii, ale Serge Oshar był oczywiście winiarzem wykształconym w Bordeaux, we Francji. I Sansot. I Sansot to jest w ogóle bardzo, bardzo dziwne, dlatego że bardzo mało win prestiżowych na świecie pochodzi z tej odmiany. Zazwyczaj jest uważana za takiego herlaka, za szczep, który daje wina bez ekstraktu i który w związku z tym się nadaje przede wszystkim do produkcji win różowych. Jedno tylko chyba wino na świecie powstaje, takie super ambitne ze szczepu Sansot w Languedocie, nazywa się Clos Santey, bardzo też klasyczny. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywiście na takim poziomie jakości bardzo rzadko. Co tutaj mamy? Mamy wino robione w stylu Bordeaux, ale w gorącym, górskim klimacie, 1000 metrów nad poziomem morza w Libanie, czyli bynajmniej kompletnie inne warunki klimatyczne niż Bordeaux, który leży nad poziomem morza w bardzo wilgotnym klimacie atlantyckim, 1200 mm deszczu. Także proszę Państwa, mamy rzeczywiście Bordeaux na słonecznych wakacjach, ale też Bordeaux przefiltrowane przez jakąś taką wrażliwość, przez jakiś taki rzeczywiście kulturę winiarską tego Serge'a Oshara, rodziny Oshar. Niezwykle bogate, aromatycznie, mamy takie nuty balsamiczne, tych dojrzałych owoców, jakieś takie śliwki. No ale pojawiają się w tym winie dziwne nuty, tutaj widzę porównanie do pumpernikla. Dziękuję Hanie za tą ciekawą nutę. I ziemistość, i przyprawy. Mi się to trochę kojarzy, może to jest jakieś takie uproszczone, ale jednak z jakąś taką orientalnymi przyprawami, z orientalnymi jakimś takim Ras el Hanout marokańskim, jakimś takimi właśnie tego typu przyprawami. Często o Muzarze się mówi, że jest winem balansującym na granicy wady. Mówi się, że właśnie ma nuty octowe, że jest taki trochę utleniony. Niektóre roczniki bardziej, inne mniej, bardzo taki rzeczywiście z nutami acetobalsamik, to był na przykład 97 rocznik. No tam się mogłem zgodzić, że to było wino kontrowersyjne. W ostatnich latach trochę się wino to oczyściło. W tej chwili winifikacją się zajmuje przede wszystkim syn Serge'a Oshara, Gaston. On jest taki bardziej trochę konkretny, mniej taki szalony. Bardzo porządny gość,
ale jego ojciec to był po prostu niesamowity charakter. Proszę Państwa, wklejam Państwu link do takiego tekstu, który popełniłem, takiego nekrologu właściwie, kiedy Serge Oszar zmarł tragicznie 6 lat temu, 7 już prawie, i nazywałem to wtedy tego Mizara najlepszym winem świata. Teraz mamy rocznik 2012, nowy, bieżący, to jest bieżący rocznik tego wina. Oni długo to trzymają, żeby to leżakowało jak najdłużej w piwnicy, w posiadłości, w Chateau i czekało, proszę Państwa, na swój moment. Czy ten moment już jest? No i dzisiaj jest, bo dzisiaj degustujemy, rozmawiamy o tym winie. Proszę Państwa, cały czas dużo wigoru. Proszę zobaczyć, ten nos się wydawał taki dojrzały, bardzo taki śródziemnomorski, ciepły. Tak, nuta owocu granatu, dokładnie tak. Trochę są te klimaty, widzą Państwo, to jest takie Bordeaux, ale też jakaś Gruzja, jakaś Armenia, jakieś takie głosy ze światów tutaj do nas przemawiają w tym winie, jakiejś takiej cywilizacji winiarskiej już trochę zapomnianej. Liban był bardzo ważnym w ogóle miejscem do produkcji wina jeszcze w starożytnym Rzymie, kiedy należał do Imperium Rzymskiego, również i później. Ci z Państwa, którzy znają Liban, to jest też dzisiaj niesamowity taki miks kulturowy, bo jest oczywiście, to jest kraj arabski, ale jest bardzo dużo chrześcijan, jest bardzo silne, są wpływy francuskiej kultury, ale też angielskiej, w ogóle bardzo taki kosmopolityczny. Żal ich i szkoda, że tak są ostatnio doświadczeni przez historię. W latach 60., 70. to Bejrut to było jedno z najwspanialszych miejsc do życia na świecie, tak mi mówiono. I wierzę. Także proszę Państwa, zapach bardzo dojrzały, bardzo śródziemnomorski, bardzo słodki, a z drugiej strony smaku w ustach, ileż energii, świeżość, kwasowość. Ten owoc wcale nie jest taki dżemowaty, jest bardzo świeży, pulpa owocowa, naturalność tego smaku i ta tanina. Gdzieś tam, tak jakby proszę Państwa, rozsypane były takie ziarenka tych tanin na takiej drodze, po której idziemy. Idziemy przez taki ciepły śródziemnomorski las z tymi piniami, z tymi palmami i na tej ścieżce ktoś tam rozsypał nam takie ziarenka pieprzu, po których sobie stąpamy. To są te delikatne taniny. Delikatne, ale jakie one są przenikliwe, gdzieś tam zostają bardzo długo na języku. Jedyny w swoim rodzaju styl, jedyne w swoim rodzaju wino, niesamowite. Proszę Państwa, to wino akurat nie jest drogie, uważam, wobec tych emocji. 229 zł w tym kolekcji za ten rocznik. Potem im starszy rocznik, tym drożej. Także opłaca się kupować młody i gdzieś tam odkładać. A ktoś z Państwa pytał mnie o cenę Reynolds, Gloria Reynolds. Gdzieś mi tutaj ta cena w tej chwili wypadła, ale to jest około 250 zł. Czyli mamy te trzy wina dzisiaj w podobnych cenach, czerwone 220-250 zł, Rioja ciut tańsza. To tak, żeby podsumować. Panie Aleksie, pan pyta, czy warto otworzyć Chateau Mizar. Panie Aleksie, zawsze warto otworzyć Chateau Mizar. W każdym momencie Chateau Mizar jest wielką emocją, jest wielkim przeżyciem, a jeżeli pan pyta o to, kiedy to wino będzie w swoim szczycie, no myślę, że jeszcze chwilkę. Dzisiaj takie roczniki Mizara, które ja bym pił z przekonaniem, że gdzieś tam je łapiemy w optymalnym momencie, chociaż ja trochę nie wierzę w ogóle w przypadku Mizara w to pojęcie. Wydaje mi się, że to jest wino, które jest zawsze w dobrym momencie. Ale myślę, że te no, książkowo to będą 99, 98, 97. Trzy świetne roczniki zresztą Mizara. 99 był taki bardzo legendarny. No i teraz te kolejne, które się pojawiają na rynku, myślę, że na swoją legendę zapracują. Proszę Państwa, czas na ostatnie pytania. Zapraszam czat, ewentualnie podnieś rękę, jeżeli mają Państwo może jakieś uwagi do tego zestawu. No nie wiem, czegoś może zabrakło, czegoś może było za dużo zwierząt było dzisiaj. Co do tego wina jemy? Proszę Państwa, no może po prostu jakiś libański taki miks. Oni jedzą wszystko naraz i nie trzeba się tak jakoś super tym przejmować. Ale gdybym już miał coś takiego zrobić, często robię, zresztą kiedy otwieram moje Mizary, chyba tego wina mam najwięcej w piwnicy, to robię jagnię. Takie, proszę zrobić jagnięcinę 7 godzin, taką pieczoną, bardzo, bardzo długo, w niskiej temperaturze 100 stopni. I myślę, że to wystarczy, nic więcej nie trzeba. Proste mięso, wielkie wino, duży kieliszek,
dobre towarzystwo. Proszę Państwa, niech to będzie naszym wnioskiem, niech to będzie naszym przesłaniem, może na dzisiejszy dzień, coś sobie Państwo słuchając nas i pijąc z nami wino, coś sobie dzisiaj Państwo dobrego ugotują, w końcu mamy sobotę, a nie ma nic przyjemniejszego niż sobie coś ugotować albo upiec i potem samemu to zjeść. Dziękuję bardzo wszystkim za udział. No i tak jak zapowiadaliśmy, będziemy w tej chwili płynnie przechodzić do kolejnej degustacji, czyli do win z Hiszpanii, które poprowadzi Sławomir Sochaj, który już z nami jest, ale poproszę tylko, żeby to potwierdził, włączając może sobie mikrofon i kamerkę. Jestem Wojt. Witam Sławku. Wszystkich pozdrawiam i dziękuję. Widzimy się jeszcze dzisiaj dwa razy z niektórymi, ale oczywiście zapraszam do śledzenia całego tego dzisiaj naszego live'a, jak to się mówi. Sławomir dzisiaj jest mrocznym rycerzem Berii, a nie, już się rozświetliłeś. To ja dziękuję i się wyłączam i zostawiam Państwu z winami hiszpańskimi.